Siemano, siemano, Zakolników TV otwiera bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj kolejny materiał, który będzie pojedynkiem, a mianowicie tym razem to będzie pojedynek Tyler vs Lightning. Tak jest, dwóch powiedzmy wysportowanych gości, którzy sobie rywalizują, tylko że jeden jest taką trochę, powiedzmy, że pierdoła, a drugi no niezbyt mądrze myśli. Na sam początek zajmiemy się Tylerem. Jak sami wiecie, w pierwszym sezonie Tyler był postacią taką, powiedzmy, taką poniewieraną trochę przez los, bo mu niezbyt wszystko wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze miał fobię przed kurczakami, których się oczywiście bał, przez co wyleciał w 7 odcinku programu. Niejednokrotnie doznawał kontuzji w programie w pierwszym sezonie, co się niekoniecznie dobrze dla niego kończyło, ale pod tym względem, pod całą resztą względów i można powiedzieć takich zalet jego, na pewno był taki, wiecie, nie dowiecie, taki bardziej zabawną postacią, taką komediową, no. No jednak to chłop był pocieszny, tutaj trzeba dać Tylerowi na plus, że był bardzo pocieszną postacią, aczkolwiek wiadomo, tam wątki z nim nie były z nim jakoś mocno ciekawe, bo jedyny taki dosyć śmieszny i fajny wątek to była ta miłość pomiędzy nim a Lindsay. Potem wiadomo, że się potem się okazywało, że kiedy ich rozdzielała i tak dalej, bo wiecie, ten pseudo sojusz, który tam one tam miały i no do dziwnych sytuacji z tego powodu też dochodziło, ale niestety w 7 odcinku on odpadł i tak się jego przygoda na wyspie pod totalnej porażki skończyła. Natomiast w drugim sezonie, czyli na planie, był bardziej taką postacią poboczną, pojawiał się tylko w podsumowaniach, czasami tam oddawał głos, co na jakiś tam temat sądzi, w sumie to tak na dobrą sprawę tyle. W trzecim sezonie natomiast grał dosyć dobrze, radził sobie, tylko tutaj wiadomo, względy, można powiedzieć, jego kobiety, w sensie jego kobieta go praktycznie odrzucała, bo no wiecie, nie rozpoznawała jego imienia. Mam na myśli tutaj Lindsay, która go nie rozpoznawała. Dosyć śmieszne wątki z tego wychodziły i dziwne sytuacje przy okazji. Ale patrząc generalnie tak, jak to wszystko wyglądało, no Tyler radził sobie w miarę spoko w tym sezonie. Jeśli chodzi pod względem rywalizacji, no już tam pomijamy wątek z Lindsay, bo to jest to troszeczkę śmiech na sali, no. W pierwszym sezonie jest zakochana na zabój, a potem go nawet nie pamiętała, jak ma na imię, więc tutaj no mówię wątek żenada, lepiej przemilczeć. Ale patrząc pod całą resztą, jak on sobie tam atletycznie radził, tak to nazwę, czy tam pod względem fizycznym, no w zadaniach, no nawet nie było jakiegoś wielkiego wow, szału, ale było w miarę okej, w mojej opinii. W trzecim sezonie odpadł, w 15 odcinku, więc w miarę, jeśli chodzi o totalną porażkę w trasie. Natomiast jeśli chodzi o Lightninga, tutaj to był taki, wiecie, wielki, można powiedzieć, typ, który, wiadomo, umięśniony w ogóle, który chciał przewodzić wszystkimi w swojej drużynie, rywalizował mocno z Joe i chciał pokazać się z jak najlepszej strony, jaki to on, kurde, nie jest, ale też to też był niestety jego taka największa i najgorsza zła cecha, to, że był strasznie głupio mądry w czwartym sezonie. Był strasznie głupio mądry i lubiał się mścić na innych, między innymi na takim Cameronie, co powodowało, że przeze mnie nie był zbytnio lubiany postacią, bo pod względem fizycznym radzi sobie zajebiście w czwartym sezonie tutaj Lightningowi. Nie odmawiam, że chłop miał moc, starał się w wyzwaniach, aczkolwiek mogę powiedzieć, że takiego idioty to bym nie chciał w kolejnych sezonach totalnej porażki, bo z czasem mocno irytował. W miarę to było pocieszne do pewnego czasu, jak on tam mówił te swoje sisza i tak dalej, szalajtnik, bla bla bla, no, szło wytrzymać do pewnego momentu. Potem się człowiek irytował, przynajmniej w mojej opinii, to jest moja opinia, nie musicie się ze mną zgadzać, ja się troszeczkę tym irytowałem, tymi głupimi tekścikami, zaczepkami z jego strony, jak on tam w stronę innych uczestników stosował. Mi się to akurat średnio podobało, bo no był irytujący, wiecie, taki typowy mięśniak, bez pomyślunku, tylko wiadomo, pielęgnował swoje mięśnie, mózgu już niekoniecznie, mózgu praktycznie nie używał, był jako taka, powiedzmy, ozdoba głowy, że dobra, tam coś jednak w tej główce siedzi. Mogę tak mniej więcej opisać Lightninga w czwartym sezonie. W piątym sezonie, czyli Plejada Gwiazd, no jeszcze bardziej zdurniał, scenarzyści postanowili zrobić z jego kompletnego idiotę, niż odpadł w trzecim odcinku, bo tam wiadomo było wyzwanie z tworzeniem, tam wiadomo tworzenie tam różnych budowli, które były pod postacią puzli i nawet nie mógł ich dobrze obliczyć, więc tutaj
widać było, że kawałków budowli nawet nie umiał policzyć dobrze, więc tutaj już jest kompletne spartaczenie postaci, jak tylko można, tak żeby był się tak na dobrą sprawę pojawił, żeby tam kolejne wątki z Joe poprowadzić, jeśli chodzi o ich rywalizację, i to i tak zepsuli, dosłownie tak powzięli do kosza i zniszczyli go, moje przynajmniej opinii, ale dobra, plejadek jasny, jeśli chodzi o niektóre wątki, lepiej przemilczeć, moim zdaniem. A tak przechodząc do podsumowania obu panów, jakby ich rywalizacja wyglądała. W mojej opinii, jakby to wyglądało, no Tyler jest postacią, która jest mocno fight-upowata, ale czasami potrafi zaskoczyć swoimi umiejętnościami, to na pewno. Jak chce, to potrafi, więc tutaj miałby szansę z Lightningiem, natomiast Lightning jest bardziej zdeterminowany, jeśli chodzi o wygraną w wyzwaniach. I też trzeba mu oddać, że na pewno jest osobą bezwzględną w swoich działaniach, jak coś już weźmie na celownik, to walczy do końca, aż się przegra lub wygra, więc tutaj mogę powiedzieć, takiej codziennej rywalizacji zadajek wygrywałby raczej Lightning. Jestem ciekawy, jakby to wyszło, jakby doszli do finału. Tutaj obstawiam taki wariant, że Tyler dawałby radę do pewnego momentu pod względem fizycznym, aczkolwiek tutaj Lightning by mógł go znieść ładnie, bo też umie nieźle manipulować, więc tutaj w finale zależałoby tylko chyba od szczęścia obu panów, kto by tak naprawdę mógł wygrać, aczkolwiek pod względem, wiadomo, tych warunków fizycznych tutaj Lightning przewyższa Taylora, niestety, przynajmniej w mojej opinii tutaj Lightning, patrząc po tym, co potrafi zrobić w czwartym sezonie, czyli zejście wyspy, no mogę jednoznacznie powiedzieć, że tutaj on by wygrał. W mojej opinii Lightning by wygrał, bo jednak jest tą postacią bardziej mocniejszą, bardziej zdeterminowaną niż Tyler, aczkolwiek on też jest mocny, jak chce, to się potrafi wziąć garść i dobrze zagrać, więc tutaj raczej pozostaje dyskusję wam, kogo byście wybrali, bo ja wybieram Lightninga, mimo że średnio go lubię, bardziej wolę z charakteru Tylera, no ale pod względem tam, jeśli chodzi o taki wysiłek zadania, tutaj bardziej się Lightning zawsze wykazywał pod takim względem, że wyzwania takie około typowo fizyczne, to bardziej tutaj on sobie radził dobrze rzeczywiście do Taylora, aczkolwiek Taylor też potrafi czasami pokazać, co potrafi, więc tutaj nie oceniam jakoś Taylora źle, aczkolwiek tutaj Lightning potrafi więcej namieszać pod takim względem, w sensie bardziej potrafi zaskoczyć widza, jak się go ogląda, to na pewno, więc tutaj Lightning u mnie wygrywa, a Tyler przegrywa. A jak u was to będzie wyglądało, moi drodzy? Dajcie znać w komentarzach. Zapraszam do komentowania i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia i cześć!